Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Film niedzielny, taki spokojny. No dzisiaj troszeczkę pogoda zatrzymała mnie w domu, nigdzie dalej nie wychodziłam, bo bałam się tych anomalii pogodowych, że coś tam będzie nie tak, ale już teraz troszeczkę się przejaśniło, chociaż daleko nie będę się wybierać, bo chmurki się zbierają, ale troszeczkę spaceru muszę zażyć, bo no to samo zdrowie, trzeba spacerować. Trzeba się poruszać, więc idę na spacerek, pokażę Wam kwiatki, przydomowe ogródki, bo tylko tutaj się będę przemieszczać, nigdzie dalej się nie wybieram. No i muszę zajść do Żabki, jak prawdziwa gospodyni. Stwierdziłam, że nie ma soli. No i cóż, do sąsiada po sól? Nie za bardzo. Idę do Żabki po sól. I takie przypadki się zdarzają też również. Także... Miłego dnia Wam życzę, pozdrawiam Was ciepło, niedzielnie. Ja już po rosołku, ale mam na później drugie danie, także jeszcze będę przygotowywać drugie danie. Trzymajcie się ciepło.
Wróciłam już do domu, kupiłam sól, bo tak jak mówiłam, zabrakło mi soli, nie zorientowałam się nawet. No i oczywiście była tylko taka, więc nie wybrzydzałam, wzięłam już. No i za to, że byłam grzeczna cały tydzień, to kupiłam sobie loda, bo przecież jest tak gorąco, że muszę się czymś schłodzić. Zrobię sobie kawkę i do tego mam loda. Teraz kawę zaparzę i sobie smacznie zjem. Drugie danie będę robiła dopiero tak gdzieś za 2 godziny, bo teraz jest gorąco, chociaż mam mięso przygotowane w lodówce. Ziemniaczki też obrałam, także tylko ugotować, udusić mięso i będzie drugie danie również. Rosołek już zjadłam. Wczoraj ugotowałam rosół, dzisiaj makaron i także temat pierwszego dania już załatwiony. Także zaparzam kawkę i się delektuję. Niedzielna refleksja. Samotność. Są różne oblicza samotności. Bywa samotność w tłumie, samotność w związku małżeńskim, gdzie nie wypowiada się na głos swoich myśli, bojąc się o niezrozumienie. Każdy z nas w pewnych okresach swojego życia bywa samotny, choć żyje wśród bliskich ludzi, ale ma swoje przemyślenia, które zostawia tylko dla siebie, bo tak łatwiej, prościej, bez zbędnych, niepotrzebnych słów i niezrozumienia przez otoczenie. To taka samotność powszechna. Nieraz się mówi, oni rozumieją się bez słów, spojrzą na siebie i już wiedzą co i jak. To jest piękne, przyjaźń i całkowite zrozumienie. Jest też samotność, którą zgotował nam los. Z różnych przyczyn zostajemy sami. Ból, niedowierzanie, brak sensu życia. Stop. Właśnie, skupmy się na tym, aby wyjść z takiego stanu. Jak sobie pomóc? Można? Można. Przede wszystkim nie roztkliwiać się nad sobą. Teksty, a dlaczego ja, nic tu nie pomogą. Należy wyjść do ludzi, na spacer, w miejsca, które lubimy, które sprawiają nam przyjemność. Rozwijać swoje pasje, ogólnie robić to, co daje nam satysfakcję i zadowolenie. To takie moje niedzielne przemyślenia. Na pewno każdy z Was takie swoje przemyślenia ma. Ja dzisiaj podzieliłam się z Wami moimi. No bardzo mi się podoba ten kadr, no słuchajcie. Piękny. Moje kwiatuszki. Te troszeczkę odbijając, z tego się cieszę, ale nie wiem, czy nie wymienię tej skrzyneczki, kwiaty w tej skrzyneczce. Zobaczę jeszcze.